Dzień dobry, witam Was byki w czytaniu na nadchodzący tydzień od 21 października. Zobaczymy standardowo co w pracy, co z pracą, co w związkach, co u Was singlej aniołek. Na co warto jeszcze, abyście zwrócili uwagę, na co możecie zwrócić uwagę. Pokażcie proszę karty, prawdziwy, szczery przekaz dla osób spod znaku byka na nadchodzący tydzień od 21 października. Co w pracy, co w związkach. Co u poszukujących pracy, miłości. A na spodzie talii karta maga jako tło czytania. No we wszystkim trzeba odnajdywać moc sprawczą swojej osoby. Trzeba znać swoją wartość, znać swoje możliwości, używać właściwych słów. Mag wie, czego chce, działa w swoim interesie. Jeśli są takie sprawy i ten mag z Wami rezonuje, to tu najistotniejsze jest zrozumieć, jakie się ma możliwości i potencjały drzemiące w Was samych, drogie byki. Nie zaniżajcie sobie możliwości, ani też swojej wartości przed innymi. Waszym zadaniem jest we wszystkim odnajdywać i podstęp, i sztuczkę, wobec której możecie zastosować właściwe działanie. A o co mi tutaj chodzi? Wychwytujecie manipulacje, wychwytujecie, jakie jeszcze dodatkowe możliwości można użyć, by uzyskać to, na czym Wam zależy, i pamiętajcie, oczywiście bez szkody dla nikogo. Aniołek, proszę o przekaz dla byka, dla byków na ten tydzień od 21 października. Co idzie dla Was od anielskich kart? No proszę, anioł pojednania. Bardzo dobra karta, widząca osoby, szczególnie te, które mają problem, by pogodzić się z pewnymi sytuacjami, osobami. Może być Wam bardzo ciężko pewne rzeczy odpuścić, wyciągnąć rękę do zgody. Natomiast jeżeli karta się u Was pojawia, to znaczy, że jest to ważne na ten tydzień. Kochani, to przesłanie od aniołka pojednania widzi jakiś kłopot emocjonalny, pobudzenie, nerwy, konfliktową jakąś naturę, przedłużające się właśnie trudne sytuacje i spory. Przychodzi do Ciebie, by uczyć Ciebie pokoju, pogodzenia, spotkania się z drugim człowiekiem, by uwolnić się od negatywnych emocji, wyciszyć swój system nerwowy, dosłownie wręcz. Może też uczyć Ciebie wejścia na drogę kompromisową we wszystkich sytuacjach, które są dla Ciebie trudne. Zachęca do tego, aby w cztery oczy uczciwie porozmawiać. To jest właśnie ta energia spotkań. W cztery oczy. Bez ingerencji innych osób, bez manipulacji innych osób. Trzeba mieć szacunek i wzajemne zrozumienie. Taka praca na ten tydzień, takie zadanie domowe od aniołków. I kochani, co tam się w pracy dzieje? Wy, byki, w swojej własnej energii cesarzowa pokazuje Wasz potencjał, Wasze możliwości, Wasze błyszczenie, podobanie się w pracy. Możecie też poczuć, że jesteście tu i teraz. Macie słowo ważne do powiedzenia. Możecie podjąć decyzję, że w ogóle ta Wasza decyzyjność, byki, w tym tygodniu liczy się i inni liczą się z Wami. Masz zasoby, masz możliwości, rozwijaj je. Jeśli jesteś osobą inwestującą, inwestuj w wizerunek swojej firmy. Osobą inwestującą w wizerunek własnej osoby. To jak na ciebie, to jak cię widzą, tak cię piszą przy cesarzowej. Bierz sprawy w swoje ręce, bądź konkretna, konsekwentna, konsekwentny. Wiedz, że masz potencjał i możliwości, możesz to rozwijać. Tutaj duża kreatywność się pokazuje. Kobieta, która ma własny biznes, własne przedsięwzięcie i czuje się super w swoim miejscu, w którym jest. Bardzo dobra energetyka. Dla tych z Was, którzy poszukujecie pracy, macie szansę zdobyć pracę, zaprezentować swoje umiejętności, tak jak mówiłam, z jak najlepszej strony się pokazać. Pokazać swoją własną wiedzę, doświadczenie i to będzie się liczyło. To też się będzie liczyło, że w sposób wyważony i rozsądny potrafisz się wypowiadać.
prezentuj swoje umiejętności, nie bój się sięgać po coś więcej dla siebie. Trójka denarów mówi wzrost i możliwości dla tych z Was, którzy aktywnie poszukują pracy. Oczywiście, jeżeli dopiero zaczynasz i przychodzi czas zastanowienia, to szukaj pracy patrząc na swój potencjał i dodaj do tego jeszcze plus plus. Czyli co to znaczy? Mierz wyżej, nie bój się sięgnąć po coś, co jest trudniejsze, bo to da Ci awans, wzrost finansowy w przyszłości. Nie bój się wyzwań, nie bój się wyzwań. Jeśli chodzi o związki, macie dwójkę buław, a więc czas nieco bierności, zatrzymania, obserwowania sytuacji, energia nie w zastoju, ale też jako takim kompromisie. Ta bierność, ochłodzenie w relacjach mogą się w tym tygodniu pojawić. To też jest takie zatrzymanie po to, żeby pomyśleć. To jest takie zatrzymanie, które jest wywołane jakąś sytuacją lub kimś. I tu jest właśnie może potrzeba tego pojednania, o czym mówi anioł pojednania. Pogodzenie, spotkanie, spojrzenie na całą sytuację z szerszej perspektywy, zrozumienie, co jest dobrze, co jest źle, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle. Bierność, obserwacja i tak jakby życie toczyło się dookoła, albo jakbyś ty, byku, nie mógł ruszyć naprzód. Tak przez chwilę to wyglądać może w tym tygodniu. Jeśli chodzi o single, macie wolność emocjonalną i święty spokój tak zwany. Odchodzicie od czegoś w ósemce kielichów. Mam wrażenie, że raczej taki mały pustelnik w was wkroczył. Chcecie mieć po prostu spokój i dystansujecie się emocjonalnie do sfery życia uczuciowo-romansowego. W tym tygodniu nie widzę tutaj niczego takiego, co by było zrywem uczuć i emocji. To jest wasza własna praca i inicjatywa, że odpuszczacie sobie jakąś sytuację emocjonalnie. Nie szukacie, jesteście pogodzeni, może bardziej poszerzacie swoje horyzonty i te emocje uspokajacie, zostawiacie to, co jest nie dla was. Dobrego tygodnia Wam życzę, drogie byki. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.